Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę karagana syberyjska. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Karagana syberyjska, zwana też akacją syberyjską, akacją żółtą lub grochodrzewem syberyjskim, to gatunek rośliny z rodziny bobowatych. Pochodzi ze wschodniej Azji, Syberii i Mandżurii. W Europie, w tym także Polsce, uprawiany i dziczejący. Karagana syberyjska to krzew wysokości do 5 metrów z wyprostowanymi gałęziami, pokrytymi zielonkawo-szarą korą. Karagana odznacza się wczesnym rozwojem liści na wiosnę, a jej ulistnienie jest bardzo obfite. Pojawiające się w maju lub na początku czerwca żółte kwiaty przemieniają się z początkiem lata w rurkowate strączki. Roślina miododajna, której obficie kwitnące żółte kwiaty zwabiają pszczoły. W rejonach o masowym występowaniu karagany miododajność jej zarośli sięga do 300 kg miodu z hektara. Preferuje stanowisko słoneczne do częściowo zacienionego, jest to odporna na długotrwałe susze i działanie wiatru. W uprawie karagany syberyjskiej warto zapewnić roślinie gleby suche do świeżych, przepuszczalne, mało żyzne, lekko kwaśne do zasadowych. Roślina ozdobna, stosowana jest głównie na żywopłoty. Jest dość pospolita w miejskich parkach. Karagana świetnie również wkomponuje się w rabatę. Najbardziej popularna jest karagana szczepiona na pniu,